Cześć wam, to ja Wojtek Pietraszek. Tym razem trochę improwizacji na podstawie skali B Lokryckiej. B, C, D, E, F, G, A, B. To akurat jest oczywiście taki tylko przykład. Ja mam w stronę tutaj układ B pustą, siódmą. Troszeczkę to mi pomaga w takich rytmicznych motywach. Jednak no, sam schemat, można powiedzieć, rytmika w graniu metalu, tak to można nazwać, ponieważ par 6, nawet w jakiej to skali się poruszam, zwrócił uwagę na samo tworzenie riffów, same rytmiczne napierdzielania. We'll be right back.
tym napieprzeniu ważna jest jedna kwestia, że poruszam się po konkretnym zestawie dźwięków. To akurat używałem skali B lokryckiej, E-moll. Więc widzicie, tutaj samo tworzenie tych riffów to jest nic innego jak po prostu używanie dźwięków ze skali. No, gdybym używał dźwięków nie ze skali, tylko można powiedzieć tak zupełnie z dupska, to by to brzmiało troszeczkę dziwnie. Na przykład jeśli byśmy robili jakąś progresję dźwięków, czyli jakby pochód dźwięków, albo kolejność riffów, tak to można nazwać, na przykład próg obok progu. Shit. Też by jakoś to brzmiało, jednak troszeczkę zbyt tak. Zbyt monotonnie. Takie przejścia mogą być czasem, ale nie mogą być non-stop używane. Tutaj oczywiście odnośnie samych interwałów, które, bo na przykład pamiętacie z poprzednich filmików, na przykład jak złapałem jakoś, nie wiem czy tam to jeszcze tłumaczyłem, a na przykład jak zrobiłem tak, to był akord durowy, jak zrobiłem na odwrót, był akord molowy i to różne, można powiedzieć, różne chwycenie dźwięków w danej skali oczywiście tworzy różny akord. Tak samo różne chwycenie dwóch dźwięków też tworzy konkretny interwał, bo to już nie jest akord. Akord to jest coś, co ma trzy dźwięki lub więcej. Tworzymy konkretny interwał. I z tego oczywiście ze znajomości dźwięków na gryfie wiem, jakie dźwięki mają być w danej skali. Więc sobie po prostu na podstawie tego tworzę. Tak jak widzieliście, bardzo różne i luźne motywy, ponieważ no, czasem były jakieś takie mroczne. A czasem były jakieś takie... bardzo takie lightowe. Więc widzicie, to wszystko co tu tworzy, oczywiście kolejność tych akordów, jakie wybieramy, ma znaczenie. Jak to widzicie, ja sobie tylko tak usiadłem i zacząłem coś tworzyć, coś z tego zaczynało się wyłaniać i oczywiście można było to podzielić na różne utwory lub zawrzeć to w jednym utworze lub wszystko wywalić, zostawić jakiś jeden riff, który akurat fajnie nam brzmiał. No jednak widzicie, chodzi o improwizowanie, czyli po prostu tworzymy coś na podstawie znajomości dźwięków i coś nam wychodzi. Oczywiście może być wychodzić gorsze lub lepsze, ale się przynajmniej dzieje, no nie? Także myślę, że możecie spróbować. Ja tam w filmiku będę wypisywać dźwięki z tych skal, które możecie sobie popróbować porobić, pograć, poimprowizować. Oczywiście możecie tu też te improwizacje dać w odpowiedzi do na przykład tego filmiku. Coś na pewno z tego fajnego wyłowimy, a przynajmniej będziemy się wspólnie uczyć. Także papatki. Piu.